Siemaneczko, jestem Pepe Games, witam w grze. House Flipper 2. Dzisiaj sprzedajemy dom, bo okazało się, że zrobiłem gafę. Nie wiedząc, że sprzedaję swój pierwszy dom, nie właśnie ten, który był montowany i kupowany jako pierwszy ogólnie do sprzedaży. Chcemy go sprzedać. Ale na początku odcinka zachęcam do zostawienia apeczki w górę komentarza. Życzę miłego oglądania. Więc co? Robiliśmy lipę. Dlatego coś mi to nie pasowało, że ja tylko tam zarobiłem 17 tysięcy. Wiadomo, myślałem troszeczkę, to jest jakaś lipa tam z tym nowym. No ale mówię, dobra, zobaczymy. Teraz co? No sprzedajemy. Nie mamy biura. Zysk 47 tysięcy. Nie wiem, gdzie nas to teraz teleportuje teoretycznie. Bo to też sprzedaliśmy 3 domy, a kupiliśmy tylko 2. Więc nie wiem, czy jakieś biuro będziemy mieli zewnętrzne. Coś tu mi nie trybi. W sumie. Popatrzcie, ja mam teraz niby ten dom. Nie wiem, no i my mamy ten dom. Ale... to nie rozumiem, o co chodzi z tym domem. Że ja mam tutaj dom, który... ogólnie posiadam. A teraz nagle... czym albo mi się coś bugowało. Tego nie wiem. Ale mało ważne. Idziemy do domu oczywiście, kupujemy kolejny dom do remontu. Czekajcie, gdzie to było odnośnie sprzedaży. No i teraz patrzymy, no za jakiś dobry dom, bo jednak tych pieniędzy mamy dość sporo, powiem szczerze. Tu widzę, że się sprawdzają, też sprawdzają. Te same domy znowu trafiają do sprzedaży. Więc teraz kwestia. Jaki dom teraz sobie dobrać? I co w nim postawić? Zamiast jest tak. Kupić dom. Szczerze? Najpierw dla mnie pasowałoby wziąć i ogarnąć dosłownie dom od podstaw. Taki jest zamysł. Ale tak to wyjdzie. Mamy tak, przedmieście, dom ciosany, ten piękny dom stary, ozdabiają wyśmienite wykończenia z drewna. 3 sypialnie, 2 łazienki i przestronny salon z kominem. Składają się na idealnym stylu 4-osobowej rodziny. Warsztat obok domu wymaga naprawy po niewielkim pożarze. Zobaczmy, czy tak faktycznie jest, że ja muszę tylko ten warsztat ogarnąć bez żadnych tutaj większych udogodnień. No tutaj z pierwszego rzutu widzę, no tak jest. Więc co? Bierzemy, kupujemy. No po prostu. No nie ma co tutaj się zastanawiać. Idziemy do domu. Zobaczmy cały ten cały kształt tego domu. Jak on będzie to wyglądał. Jestem ciekawy. 3 minuty odcinka, praktycznie jeszcze na niczym. Praktycznie nic nie zrobiliśmy. To mnie troszeczkę zastanawia. Czemu tak to się właśnie mi zrobiło? Dobra, patrzmy, teraz na pewno musimy pierwsze co zrobić. Musimy oczywiście ogarnąć ściany. No ściany są oczywiście dość sporo brudne. Czy nam się uda tutaj ogarnąć drzwi? No chyba raczej drzwi nam się nie uda ogarnąć, więc to będzie pierwszą pewnie inwestycją, trzeba będzie raczej ogarnąć całe drzwi. Czy my tego gdzieś już nie widzieliśmy ogólnie, tak patrzę? Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że my tu gdzieś byliśmy wtedy. To zadanie już chyba, ale to mieliśmy zadanie. Widzę, że ten dom mieliśmy jako zadanie. To szczerze, nie ma jakiejś tragedii. Bo ten dom widzę, że nie jest wcale aż tak zaniedbany. Czy coś tu jeszcze trzeba tak mniej więcej posprzątać? Widzę, bo jakieś tutaj pierdółki, ściany doszarować. Szczerze? Większość rzeczy jest tu ogarnięta. Nawet są okna, jakieś tam łazienki można oczywiście sobie tutaj ogarnąć. Sprzedajmy sobie roślinki. Zawsze sobie od razu kupmy te roślinki. Jakieś ozdobne, rośliny ozdobne, doniczki, kwietniki, krzewy, drzewa, pnącza. Oślin ozdobny, dobra. No weźmy jakieś tutaj zwierzę, jakieś tutaj ładne szaszki po sobie posadźmy, można powiedzieć.
żeby po prostu już, ja to chciałem, żeby po prostu tu ładnie to wyglądało. By tak nie zrobić takiej, no byle czego po prostu, jak sobie mi to w początku, jak to zrobiłem. No a patrz mi teraz ogólnie, gdzie tu są jeszcze jakieś brody. O, tu jest taki brod, z tego co widzę. O, tu straszny brod jest na tapacie. Ale ogólnie patrzę, że podłoga nie jest w takim złym stanie. Z podłogi raczej nie będę się potrzebował wymieniać. Nic, nie wiem co się stało, że nagle tak miałem tylko 20 parę FPS-ów. Było wszystko ładnie, czy przez to, że aż tak zdałem DLSS. Nie wiem, coś tu się chyba sknuciło mi z tego co widzę. A dobra, to sobie na później oganiam. Może coś takiego, może coś innego się to wyoganiało. Ciężko mi stwierdzić. Nie, nie będziemy nic sprzedawać, jeśli nic nie potrzeba, jak coś ładnego pooganiać, ewentualnie śmieć posprzątać. Wiadomo, to jest taki dom, jak powiedzieli, to jest ogólnie jako bardziej ten garaż po spaleniu, więc tutaj trzeba by dopieścić salon, kuchnię, to pokoje, ale nie ruszać mebli. Te meble nie muszą być jakoś tutaj mocno uszłane. Może dla pieniędzy, można z jednej strony powiedzieć. Jeśli je trzeba, to po co to ruszać? Czekajcie, czy ja będę mógł tu jakoś sprzątnąć? Chyba z tego co widzę, to trzeba chyba okna wymieniać. Chyba, że może te okna nie są aż w takim złym stanie, tylko może mam takie złudzenie. Po prostu optycznie tak to wygląda jak po spaleniu, ale pisało bardziej to, że to jest właśnie warsztat. Warsztat, wiesz, jest po spaleniu. Tak sobie na razie ogarniamy to, co możemy. To nie widać, żebym musiał okna pomywać, nic. To chociaż tu jest plus. Tutaj trzeba sobie roślinkę sprzedać. Kolejną roślinkę sobie zakupić. Bambuska, czy coś, nie, co to jest w ogóle, bo tak teraz wziąłem. Nie wiem, co to jest w ogóle. Nie wiem, co to jest za roślinka. Nie będę wymyślał nazw, nie będę wymyślał, co to mogło być. Dobra, bierzemy tu. O, teraz to tak, no powiem szczerze, czekajcie, czy ja też nie miałem gdzieś jakiejś umiejętności odblokowanej, to mnie zastanawia, mamy malowanie, jakiś freestyle, coś tam, kurat, twarz. No dobra, weźmiemy się odblokujemy, ale sprzedawanie domów, pośrednik sprawnego, prawdziwego zdarzenia, sprzedając dom, dostajesz oferty od dwóch, kto da więcej. Dobra, za dobre. Popyt goni podaż. Sprzedając dom, dostaniesz oferty od trzech kupców. To naprawdę spory wybór. Twarde negocjacje. Sprzedawanie domów przyniesie większy zysk. Kupujący nie mają co liczyć na zniżkę po znajomości. Rekin biznesu. Sprzedawanie domów będzie przynosić jeszcze większy zysk. Twoja ciężka praca powinna na pewno musi ją opłacić. No dobra, no to bierzemy po kolei, no nie będziemy jakoś tutaj, to się mówi, przepraszam, rządzić grebila, tylko będziemy to robić po kolei, jak powinno być. Będziemy sobie blokować te umiejętności. Na razie tylko bierzemy, sprzątamy to, co się da. Ciężko zobaczyć, jak te plamy teraz wyglądają w ogóle, gdzie te plamy są. Może ten szprejek nam pomaga po prostu tutaj to ogarnąć. Nie wiem, czy ja mogę te drzwi w ogóle doszarować. To mnie właśnie strasznie zastanawia. Tu mamy wyjście, więc tutaj już nie musimy nic tu kombinować. Tutaj to jest troszeczkę tego sprzątania. Ale powiem szczerze, tutaj nawet tak nie ma zbytnio naprawdę tutaj co więcej ogarniać. Po prostu trzeba tutaj ładnie posprzątać. Ten garaż ogarnąć. I powinno być git. Pyk. Nie wiem, co mnie jak najbardziej, czy mam sufity czyste wszystkie. To jest jedyny minus. Czekajcie, czy ja mogę tu gdzieś wziąć? Nie wiem, czemu, patrzcie, nie mogę wcale płotem doszarować. To jest jedyny minus. Czy, nie wiem, czy to ja coś źle robię, czy tak powinno po prostu być. Pik, 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 pik. Tam mi drzwi, na ścianę pójdźmy.
Czekajmy. Tutaj, zobaczmy, gdzieś jeszcze jest jakiś bot większy. Chyba nie. No dobra. Trochę się mylę. Tutaj mamy sypną oczywiście, bo co by tu innego mogło być. No to będzie jako pomieszczenie największe do sprzątnięcia. Tutaj tego nie będę sprzątał, bo tutaj coś mi się nie opyla. Nie wiem, jedyne to, że to jest przytrzymaj, umyj, spyszcz. Ale nie mogę wcale umyć tych putyn. To mnie tutaj tylko boli w tej grze, czy ja coś może źle robię, czy to jakoś inaczej powinno się to robić. Tak to ogólnie nie tak źle to wygląda. Mówię, tylko teraz ogarnę sobie te mycie, te sprzątanie wstępne. Nie będzie mi faktycznie jeden dom już chyba raczej ogarnięty na dzień dobry. Na mym środku oczywiście, o to mi chodzi bardziej. Bo tak typowo to raczej tego nie ogarniemy. Okej, nie chce mi się wymieniać. Może nawet będę musiał to wymienić, ale tak 2 na 10 taka robota. Z tymi oknami bo jest naprawdę dużo, dużo bawienia, tak? Z tymi oknami, zmianą podmurowania tych okien. Jest trochę tak słabo będzie wyglądać, ale... Mam na sam po krótkiej pauzie. Dobrze, bo drugiej strony już teraz zobaczyłem gdzie. Jeszcze jest nieporządek. To jest na plus z jednej strony. Oczywiście już te kwiatki, nie kwiatki też trzeba właśnie teraz wziąć i dołożyć. Czemu tak mi je posadziło? O. No, powiedzmy, że tu jest mniej więcej wstępnie zrobione. A się pięto jest. Dobra. No, dla pięcia może być dużo roboty. No. Tak czuję, że to na pięcie będzie dużo roboty. To jest dom z zadania. Z jednej zadania. Zadań. Na 100%. Bo ile schody pamiętam, jak to wyglądało. No nie tak źle. Będziemy mogli trochę naprawdę zarobić. Kwestia, jak to teraz ładnie ogarniemy pod względem sprzątania kapci, babci, innych dzieci. Dobra, to nic nie będziemy sprzątać. Chyba zamknij drzwi. No i co, oczywiście znowu szpraja. Nie będę dokładał żadnych jakichś tutaj barierów. Nie o to mi dzisiaj chodzi. Tu chcę to też fajnie ograć. Żeby po prostu jakieś te najdroższe domy wziąć, zakupić i skończyć to w 100%. Na pewno będę chciał przejść do jakichś nowszych, nie jak teraz. Może nowszych. Tych to ogrywałem bardziej. Czyli powrócić pewnie do Gym Simulatora. Właśnie. Będę pewnie chciał do Car for Sale'a. Jakiś update wyszedł, się nie mylę. Teraz też by można było ograć z powrotem. Trzeba nie popatrzeć jakieś tam dobre gry. Czekam na jakieś fajne premierki też. Moje po prostu dla Radewsko ograć. Napać chyba teraz na Gothica 1. Czekam. Nie wiem czemu. Aż bardziej grałem. Powiem tak, w życiu przeszłem chyba 4 razy Gothica. Czy z 5 razy Gothica 2. W jedynkę jakoś nie grałem. Nie wiem czemu. Trójkę chyba przeszłem. Przeszłem trójkę raz. Ale wiadomo, na bardziej kwałem tym Gothicem to była właśnie Gothic 2. Aż mi się zaczęło właśnie chyba w Gothica grać. Muszę chyba sobie pograć Gothica. Sobie poza nagrywkami. Pik, pik, pik. Właśnie, przecież to był. Która to był? Nie wiem, op. Miałem. Słuchajcie, co tu mamy jeszcze za syf jakiś tutaj? Tu.
Nie, to Andrzej, zamknij drzwi. Nie, no drzwi się domykają, nic. Nie domykają, sprząta. A ja ogarnąć. Co ja wziąłem tutaj? Kurwa, co ja tu wziąłem? Czekajcie, czy tu jeszcze coś jest? Tutaj coś jest, widzę. A zewnątrz? O, na zewnątrz też jest pełno sprzątania. Jedyny minus tego plusa. Tej chałupy. A na szczęście aż tak dużo tego nie było. Możemy teraz sobie zejść. Tutaj sobie jeszcze ogarnąć tą ścianę, bo widzę, że jest brudna. Dobra, czy to chyba byśmy mieli wstępnie to chyba ogarnięte. Tutaj jeszcze jest jakiś syf. Nie wiadomo, trzeba to dokładnie przejrzeć, żeby nie było jakiejś lipy. Ale wiadomo, że może nie jest tak, że perfekcyjnie wszystkiego nie dooczyścimy, nie zobaczymy tego wszystkiego. No co, teraz chyba trzeba w końcu iść zobaczyć, jak to wygląda pod względem tego garażu. To jest najbardziej zaskakujące. A jak to będzie wyglądało? Da się dociśnić te drzwi. Zamknij te drzwi i będziemy mieli kół na guzik. Dobra, tu mamy ten garaż po spaleniu wspomnianym. Więc tutaj tylko sprzedajemy palety, co się da, posprzedajemy. Raczej chyba okno też wątpię, że się da doczyścić. Oczyścić, co ja gana, bo spaleniu tak okno oczyścić trzeba wymienić po prostu okno człowieku, a nie tam doczyszczać cokolwiek. Dobra, tutaj belka, wszystko elegancko tu czyścić. Nie wiem, czy tak to ładnie pójdzie, ale się postaram. Pik, 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 pik. Dobra, trochę poświkamy, to może trochę szybciej będzie szło. O, tak to można sobie robić. A, tutaj są jakoś śmieci, więc trzeba wziąć śmieci. Pik. Dobra, śmieci są ogólnie ogarnięte. Kurwa, co ty się tak dzieje, mulisz komputer? Duży bity trwał sobie na WBS-ie. I to może być taka właśnie przyczyna. Pyk, pyk. Czekaj się, czy w ogóle te drzwi zamykają się? No dobra, zamykają się, to jeszcze nie tak źle. No tutaj to będzie sprzątania. Konkretnie dużo. A damy radę. To ogarnąć. Tutaj warsztat, no to wiadomo. Tutaj takie pierdołki typu kątowni. Kątownik. No, można powiedzieć dostępnie, można powiedzieć kątownik. Dobra, gdzie jest teraz? Kosz jest tu. Dobra, czyli tak, teraz sprzedaj tu. No, trochę to będzie pewnie, bo te palety posprzedawać. No i chyba w 90% to chyba trzeba okna wymienić, bo tutaj tu już nie będzie. Nie ma racji tu. Może tam w domu za też wymienimy. Nie mówię, że tak tego nie zrobimy. Ale patrzymy się za warsztatem. Drzwiami oczywiście. Tutaj kwestia, czy te drzwi będą jakby tako. No dobra, powiedzmy, że jako tako są. Drzwi. Chociaż patrzę, że one nie dolegają, więc tutaj też trzeba mieć to, co wszędzie i słuszne. Czyli właśnie sprzedać całe drzwi, te okna,
drzwi i wszystko. Masz trochę bazlu, jest trochę brudu. No ale to się nie ma co dziwić. W takim zdarzeniu na szczęście się to nie, w ogóle nie zapaliło, nie spaliło całkowicie. Więc tak naprawdę jest duży plus tego całego biznesu, tak powiem. To jest smutne wiadomości, bym powiedzieć w zasadzie, bo każde spalenie to jest, nie jest przyjemna wiadomość. To się coś, jak ktoś się spali. To się nie doczyści, te magie chemiczne nie doczyszczą każde. Ej, tutaj to mnie troszeczkę zaskoczyło teraz. Myślałem, że się tak ładnie da tu ogarnąć, ale tu jednak widzę, że się tak ładnie nie da ogarnąć. Tak tych beleczek doczysta. Chyba, że coś tu trzeba jeszcze. To jest odkurzacz. No malować to mi się nie chce, bez przesady. Może to ci lepiej wygląda, że to jest po spaleniu, ale nie aż tak mocno, czy tam nie będę teraz belek wymieniał całkowicie. Masz przesady. Dobra, teraz tak tutaj. Pyk. Dobra, troszeczkę tam gdzieś to nieco pojawiał innego koloru. Nowy punkt umiejętności, teraz pod względem, czekajcie, to jest błyskawiczny sprzęt do mycia, można użyć jeszcze większej części. I co, mogę sobie teraz tu wziąć? Może i faktycznie trochę lepiej? Kurwa, no nie wiem. Ciężko mi teraz tu zwrócić na to uwagę. Dobra. Jak to tam teraz wygląda? Dobra, teraz tak. Pyk, pyk, pyk. Proszę brat domywać. Dobra. Dobra, nie tak źle. Światło i instalacja działa. Szprej błyskawiczny, bardzo szybki. No, no prawda, to naprawdę idzie zajebiście szybko. A tak szybko by nie szło, elegancko, tak myślę. Jakoś to idzie. Czekajcie, czy coś tu jeszcze jest? Tu jeszcze jest. No to z jednej strony pokazuje jeszcze gdzieś co nie to, to nie? To jest zajebiste. Mam taką wszystkiego precyzyjnie. Nie? Zrobimy, dobra. Teraz musimy tam wziąć sklep. Okna. Z okna do pasujcie, nie? Kurwa, mać. Dobra. Ja sądziłem, że aż tak szybko będzie szło. I tak elegancko, z tymi oknami, ale dobra, idzie elegancko. Trochę lekko w drugie wchodzi, ale dobra, jest. Może jakoś precyzyjnie, ale jest. Pyk. Pyk. No i teraz kwestia czego? No, kwestia jest tego, żeby to ogarnąć te drzwi. Tylko teraz znaleźć takie drzwi, żeby to pasowały. No, pewnie to będzie szybki zarobek, bo to nie będziemy jakoś tutaj kombinować. Czekajcie, teraz tak drzwi. Tu chciałem drzwi.
Jakbyśmy dali takie. Nie, takie to nie mogę. Zewnętrzne takie by były. Dobra. Ryzykujemy. Sprzedaż domu. Sprzedaż domu. Dom aukcyjny. Co to na aukcję? Zobaczymy teraz. Minus 2722 to jest plus 5000. 28200. Dobra, sprzedajemy, zobaczymy. Dobrze, nie zrobiliśmy, ale zawsze tam coś, co nie coś zrobiliśmy jednak. Chyba w dzisiejszym odcinku było to tyle. Jeżeli jakiegoś nie mógł się spodobać, zostawcie w komentarzu. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się na następnego odcinka. Na razie, cześć.